kochani, witajcie na nowym filmie. Dzisiaj mamy początek tygodnia. Jutro idę na moją rozmowę o pracę. Ubrałam się adekwatnie do sytuacji. Czyli na czarno, ostatni dzień macierzyńskiego. Muszę pożegnać w żałobie. Nie wiem, no nie wiem w ogóle, jak z tą pracą wszystko wyjdzie. Mały mi teraz zaczyna tutaj świrować, że on do przedszkola nie chce już iść. A tak myślałam, że to będzie... No nie chcę do przedszkola. A mama myślała, że ty będziesz taki, że nie będziesz chciał wrócić do domu. Płakałem bardzo. Bardzo płakałeś? Za chomikiem. Za chomikiem? Ty już nie wymyślaj. Pani mówiła, że tylko troszeczkę płakałeś, a nie bardzo. No ja cię płakałem. No to nic, może jutro nie będziesz płakał. Jutro może cię pójdziecie na plac zabaw albo coś. A zepsuty. Nie jest zepsuty. Wymyśla jak nie wiem. No także zobaczymy, co to będzie. Boję się. Chciałabym spróbować, wiecie, bo. Bo boję się, że. Nie chcesz. Nie mogę już spać. Nie chcę spróbować pracy. Mama chce spróbować do pracy. Nie, nie, nie. No nie, nie. Chciałabym spróbować, bo boję się, że będę żałowała. No nie jest to jakaś tam najgorsza praca, nie ma zmian, weekendy wolne. Miałabym z kim nawet dojeżdżać, więc nie wiem. Co z tym małym kaszalotem? Ale ładne poduszki. Dziękuję, zmieniłam pościel dzisiaj. On wszystko... Co to jest za poduszki? No takie kwiatki, on wszystko widzi, nic mu nie umknie, że nowa pościel, że... Ułożę mu zabawki, wszystko zaraz tak widzi i komentuje, mały komentator. Także nie wiem, jak z tą pracą będzie. Jak rozmawiam z ludźmi, to wiecie, jedni są podzielone zdania. Oczywiście większość mówi, idź, spróbuj. Ale nie wiem, czy wiedzą, jak ciężko zostawić tego smroda małego. Myślę, że też fajnie by było trochę odsapnąć. No bo ogólnie ja byłam całe 3 lata z nim, wiecie, to nie jest tak, że ktoś teraz mi mówi tak, bo ty byś chciała teraz w domu siedzieć, wiecie, dziecko do przedszkola, a ty byś chciała w domu siedzieć. Tak, kurwa mać, chciałabym posiedzieć w domu, wiecie, chociaż taki, przepraszam, przepłynęłam. Chociaż taki tydzień chciałabym posiedzieć w domu. Nie mam na ukoła mówić. No wiem, przepraszam, mama źle powiedziała. Tylko ono powie. Ono, przepraszam, ono. Widzicie, jak on wie. Dziękuję, że mi zwróciłeś uwagę, kochanie. Mama. A czemu mam takie gołe? Gołe syrki masz, no. No przepraszam, przypknęła, widzicie, jak przy dziecku. Na szczęście, o! Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wolno tak mówić. Tak, chciałabym posiedzieć w domu. A gdzie kapeki? No zostawić w pokoju, jak chcesz, to przynieś. Właśnie, chciałabym chociaż posiedzieć ten tydzień w domu. Nie byłam nawet ani razu w lumpeksie. Tak marzyłam o tym dniu, żeby polecieć. Wzięłam się za sprzątanie, nawet nie zdążyłam tego wszystkiego porobić, co bym chciała. Odgruzować chałupę. Dlatego chciałabym chociaż ten trochę czas mieć dla siebie, bo jednak przez te 3 lata cały czas jestem przy małym. Nie są chwile, że jestem sama, ale to są chwile, które przeważnie wykorzystuję na sprzątanie chaty. Nie ma czegoś takiego, że idę z pustą, wolną głową sobie na miasto. Zawsze z tym wózkiem, zawsze zabierz te chusteczki, piciu, ciasteczko. Zresztą wiecie, mamy, jak to jest. Dlatego szkoda mi, że tak szybko dostałam tą propozycję pracy. Myślę, że jakbym dostała ją tak za tydzień, dwa, to też by było inaczej, bo on by jednak ten tydzień pochodził do przedszkola, był 2 dni, rozchorował się, już jest koniec przedszkola i o... Nie wiem, co z tego wszystkiego będzie. Dlatego mam taki mętlik w głowie. Nie odchamiłam się po prostu sama. Wiem, że te chwile z nim są teraz wyjątkowe, niezapomniane, ale taki reset by mi się przydał. Przydałby mamie się reset od ciebie, czy nie? Nie. Nie? Ale trochę malutki. Trochę malutki, masz rację. Maluteńki chociaż. Dlatego pójdziesz do przedszkola jutro. Nie podoba mi się bed. No, będzie chyba ciężej niż myślałam. Tak, mamy szaroburo, nie jest najgorzej, chociaż widzę, że trochę po wierzbie tutaj, bo to jest wierzba czy brzoza. Ostatnio tłumaczyłam dziecku i
Sama nie wiedziałam. Nie jest najgorzej, dobrze nie pada. Powiem wam, że przez tę właśnie całą sytuację nic się nie wydarzyła, jaka załamana życiowo. Nie chodzi o to, że jestem załamana, ale taka jakaś jestem przybita, albo dzisiaj dzień jest jakiś, nie wiem, czuję się po prostu smutna. Nic się nie wydarzyło, ale jestem taka jakaś po prostu smutna, smutno mi. Nie wiem z jakiego powodu, może jakieś hormony mi tu buzują, chociaż nie zmieniłam żadnych leków ani nic, ale coś wisi w powietrzu chyba. Heja, heja! Właśnie przyjechałam z tej rozmowy o pracy. O, czekajcie, ustawię was. Nawet się nie rozebrałam. Złapał mnie deszcz, na szczęście teraz jak wracałam, zmokłam jak kura. Powiem wam, że było super, nie spodziewałam się, że będzie mi się podobało, a teraz powiem wam, że zależy mi chyba na tej pracy. Naprawdę wyglądało to fajnie, zrobiło na mnie wrażenie, mam nadzieję, że ja na nich też. I do piątku się dowiem, czy zostałam wybrana spośród tam paru dziewczyn. Ogólnie szukałem trzech kandydatek na naukę i co najbardziej mnie ucieszyło, to nie szukają, wiecie, to nie jest tak, że wybieramy ciebie, jutro przychodzisz do pracy, tylko to trwa około miesiąca, dwóch tygodni, bo to jest tam przez urząd pracy jakoś powiązane i oni są też zależni od urzędu pracy, jak szybko oni to ogarną, a dla mnie ten czas to jest sprzymierzeniec, bo bym miała, wiecie, ten miesiąc na adaptację małego z tym przedszkolem, żeby było już prosto, gładko i przyjemnie. Dzisiaj poszedł, marudził, mama nie chce, nie płakał, a jak już wyszliśmy tu, to już był wesoły. I jak zeszliśmy do przedszkola, to oczywiście mnie znowu zostawił, już poleciał uśmiechnięty. Mam dla niego prezencik, byłam szybko w sklepie, kupiłam mu jakieś tam bumka za odwagę i za to, żeby miał chęć chodzić do tego przedszkola. Mam nadzieję, że wszystko się uda, także trzymajcie kciuki. Za co? Za moje rozwinięcie się w pracy. Za to, żeby może mi się udało i po prostu jakoś się to potoczy. Spójrzcie, jakoś parę dni temu, nawet wczoraj miałam mieszane uczucia, a dzisiaj nowy dzień, nowe endorfiny i nie wiem, nie jestem szczęśliwa. Tak jak byłam smutna, tak teraz mi przeszło i jestem szczęśliwa. A wróciłam właśnie z małym z przedszkola. Uff, ale się zgrzałam. I idąc do przedszkola po małego, patrzę, dzwoni telefon i tak mi się wyświetlił ten numer. Coś skojarzyłam, że to jest ten, z którego do mnie dzwonili o tej pracy. No i dzwoni do mnie ta pani, że niestety nie mogą mnie przyjąć. I sam myślę, what the fuck, czemu? Bo czułam, wiecie, takie flow z tą panią i w ogóle byłam pewna raczej, że mnie przyjmą. I się pomyliłam, bo najlepsze w tym, bo w tym wszystkim tkwi jeden wielki szczegół. Gdy pisałam CV, walnęłam się z datą i napisałam 98 zamiast 88 i dopiero się po czasie zjarzyłam i wysłałam im mailowo, wiecie, jakby korektę tego CV, no ale jak widać wzięli jakby to pierwsze pod uwagę. No i dzwoni do mnie ta pani, bo ogólnie ta praca była, że przez urząd pracy i w ogóle urzędu pracy, aby mnie jakby zgłosić. A tam się okazało, że mój rocznik to 9,9 i słuchajcie teraz tego, jestem za stara na tą pracę. Czajcie? Oni podpisali z urzędem taką umowę, że tam 3 osoby przyjmą. Do 30 roku życia muszą być te osoby. Mówię, o co? No z tą panią się troszkę też naśmiałam, mówię, kurczę, szkoda. Ona mówiła, że zatrzymasz sobie moje CV, takie wiecie, trochę na wierzchu. I że jak będzie jakaś inna oferta pracy dla starszej osoby, to na pewno się do mnie odezwie, dla starszej, ja do niej mówię, no chyba jak już będę w podeszłym wieku, to wtedy się żeśmy troszkę naśmiały. Tak mi szkoda, wiecie co, jak weszłam do tej pracy, ja już siebie tam po prostu widziałam, dobrze się poczułam, automatycznie, tak jak miałam złe takie pierwsze moje wyobrażenia o tej pracy, to tak jak tam weszłam, wszystko puściło i sobie myślałam, Boże, to jest moje miejsce, ja chcę tu robić. I zobaczcie, jestem za stara. Smutno mi z tego powodu. Mam nadzieję, że to się jakoś, nie wiem, że się jakieś zwolni miejsce i jakby nie życzę komuś, żeby ktoś stracił pracę, ale mam nadzieję, że jakoś się zwolni po prostu takie normalne miejsce
i będę mogła wskoczyć tam za kogoś albo, no nie wiem, zobaczymy właśnie, jak to będzie. Bo ogólnie pytałam o tą produkcję, która ma tutaj być niedaleko nas, ale ona mówi, nie ma pojęcia na obecną chwilę, nie wiadomo co i jak z tamtym miejscem. I pani mówiła, że nie wiadomo, że prawdopodobnie nawet może się to wszystko zacząć dopiero w przyszłym roku, także mają obsówkę niezłą. Mam nadzieję, że, nie wiem, coś mnie nauczy pewnie ta przygoda krótka z pracą. Pewnie to, że nie mam skreślać, wiecie, jakby na samym początku siebie i miejsca, bo zawsze warto zobaczyć, otworzyć się na nowe i takie wyciągam przynajmniej wnioski. Co do małego? Poszłam do niego po przedszkolu do przedszkola, a on taki wzruszony, jak mnie zobaczył, aż miał oczka, całe szklane oczka miał. Mówi, mama moja, płakałem troszkę. Ponoć płakał oczywiście w momencie, kiedy pani kazała sprzątać zabawki, wtedy jest jakby ryk całej grupy. Chcę wam pokazać świetny sposób na wątróbkę. Na wątróbkę, szczególnie dla dzieci, jeśli dzieciaki nie chcą wam mieć wątróbki. To jest też sposób mojej mamy, oczywiście od niej tutaj ściągnięty. Robimy wątróbkę w ten sposób, że leciutko ubijamy i robimy ją jak schabowe filety. W panierce, w bułeczce tartej, czyli w jajeczku, w bułeczce tartej, czyli jak filety. I zobaczycie, że wasze dziecko nie wykryje w życiu, że jest to wątróbka i z chęcią zje, bo będzie to jak chrupiący kurczaczek. Ja już sobie wątróbkę przyszykowałam, ja dodam też trochę jabłek. Mam cebulkę i teraz ją właśnie będę panierować i na patelnię. I co ważne, to tą wątróbkę na samym końcu tylko przyprawiamy, jak już mamy prawie gotową, solą, pieprzem i czymś jeszcze, o czym zapomniałam. Wątróbka, nikt by nie powiedział, że to wątróbka. Wyglądają jak przepyszne kurczaczki. Aż sama jestem ciekawa, czy mi mały będzie jadł, ale zobaczymy, sprawdzimy to razem. I co? Jak obiad? Fajny. Fajny? No to super. Widzicie? Tutaj zdało egzamin, nie będę mówiła co, żeby... No, kurczaczek zdał egzamin, tak? Polecasz mamy kurczaka? Tak? No to super. Dziękuję. Za co? Za kurczaka. O, super. Tak smakuje? No to się cieszę, mama będzie więcej roić takie kurczaki. Mhm. Ja już tutaj nie mam nic do dodania. Miód na moje serce. Siemanko. Mamy dzisiaj kolejny dzień i nie nagrywałam, bo nic się nie działo, ale chcę wam coś powiedzieć. Dzisiaj byłam w przedszkolu z małym. Była taka tragedia. Nie, że on się tak mnie trzymał. Mówi, mama, proszę cię, nie zostawiaj mnie, nie oddawaj mnie. No tak normalnie płakał, 10 po 8 z nim tam siedziałam jeszcze. Te trzy panie były i każda próbowała mnie jakby rozdzielić z małym, ale ja nie chcę, żeby mi ktoś go wyrywał z rąk, zabierał. Chciałam go po prostu sama uspokoić i zaprowadzić. No ale tej histerii nie było końca. No i wzięłam go za rączkę, zaprowadziłam i poszedł z panią, ale płakał. Jezu, on tak płakał, tak mi go było szkoda. Myślałam, że mnie to nie spotka. Że tak jak chodził ładnie, tak miał jakieś maleńkie kryzysy, ale nie takie. Dopiero wiecie co, usiadłam, ogarnęłam się, a już muszę po niego iść. Cieszę się, ale dzisiaj jakoś zawsze lecę po niego jak na skrzydłach, a dzisiaj się boję. Po prostu się boję. Pogodę mamy taką brzydką, szaro, buro. Chociaż pisałam potem do tej przedszkolanki, czy mały się w końcu uspokoił, bo ja już miałam taki dylemat, że myślałam, że tak jak byłam na środku miasta, że się zawrócę i po niego pójdę do domu.
Chociaż wiem, że bym mu zrobiła tym krzywdę. Wiem, że muszę być tutaj konsekwentna. Ale miałam chwilę słabości. Także napisałam do przedszkolanki i wysłała mi zdjęcie maluszka, jak się bawi na dywaniku i kamień z serca mi spadł. Potem dostałam wiadomość, że idą na plac zabaw, mały czeka zadowolony, a ja dalej byłam zrozgotana i chyba jestem. Mały to pewnie spłynęło po nim jak po kaczce, mam nadzieję. A ja będę teraz tydzień przeżywała. Ciężko. Wstawiłam zupkę, bo dlatego zanim tutaj się ogarnęłam, posprzątałam, wstawiłam zupę. Dzisiaj zrobię zupę ogórkową, dawno nie miałam. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Wczoraj zrobiłam wątróbki i to mąż mnie pochwalił. Wyszły mi przeważnie, bo robiłam na dwa sposoby. Normalną taką z cebulką, jak się zazwyczaj robi właśnie w tej panierce i obydwie wyszły genialnie, także bardzo się cieszę. Dobra, idę jeszcze na pocztę, muszę wysłać list. I dam wam znać, jak ta moja mała żmijka dała sobie radę. Próbowałam go wszystkim poprzekupywać, uspokoić, rozmawiać. Nic dzisiaj nie działało. Czułam, że zawiodłam na całej linii, wiecie, czułam się okropnie go tam zostawiając. Nigdy chyba źle się tak nie czułam, jak taka zła matka. Tata, mama może się zemścić za wszystkie brzydkie słowa, co tata mówił mamie. Na fryzurze mojej? Nie. Ale też obcinamy twoje roczki? Nie. Pokaż, jakie masz. Ty masz piękne. Ładne. Uczeszkujesz. A gdzie to się włącza w ogóle? No z boku tam. Zobaczyć, co to okay, będzie. Okej, zobaczymy, no. Tylko jak? Co to będzie, mama? To będzie nasz nowy tata. Nie? I w pracy powiedzą, kto cię tak ładnie obciął? Chyba przyjdziemy też. Dominik jest u pani fryzjer. To jest tata, ale tak mu nie rób, bo ja mu tak nie uwetnę, bo ja chcę mu zostawić górę, tylko tu boki. No górę na trochę ten. Ale weź mu to na największe, albo na jakieś średnie. To jaki ja miałem boki, trzymaj. Na dziewiątkę? Co to robi? Tata, będziemy tu robić. Delikatnie mów, bo drapiesz jak nie wiem. Jakbyś się miała czucia. Dziecku nie mówi, a ty marudzisz. Co? Że drapie. Drapie to Dominik? Uważasz, no. To maszynko jak nie wiem. Mama wcina jak pani fryzjerka? Czy inaczej? Inaczej. Lepiej? Czy gorzej? Gorzej. O! Czemu gorzej? Też ładnie. Dobra, głowy obcięte, mam nadzieję, że nie jest najgorzej. Zobaczymy jutro w pracy, pewnie mu powiedzą, jak się będą z niego śmieli, to znaczy, że kijowo. A chcę wam coś pokazać. Co robisz? Kolacja. Kółeczki. Tu. To chyba za te włosy. Mhm. Jutro mały ma dzień kropki w przedszkolu. Oczywiście na ostatni moment, przypomniało mi się teraz wieczorem. Ogólnie przerywam jego szafę, paski, kratki, wszystko ma, a kropki nie ma. Także poradziłam sobie sama, mam nadzieję, że będzie ok. Także wzięłam farby w ruch, t-shircik, kropeczki są? Są. Jutro w przedszkolu masz dzień kropki i trzeba ubrać coś w kropeczki, tak? I zobacz, co mama dla ciebie namalowała. Tutaj, bluzeczkę w kropki. Schnie teraz. Podoba ci się? Nie. Tak? To jutro dopiero ubierzesz. Muszą wyschnąć. Będziecie. Wszystkie dzieci będą w kropkach. Tak, dobrze widzicie. Mamy godzinę 9 i moje dziecko jest w domu. Dzisiaj nawet nie byłam go w stanie ubrać. Taka była histeria. A teraz idzie do Biedronki i zobaczcie, jak się pakuje szybko. Powiedz, czemu nie byłeś dzisiaj w przedszkolu? No ja miałem tu nawiązać. A jutro już pójdziesz? Tak. Bez płaczu jutro będzie? Tak. Mamy umowę?
Dobra, piona. Ruszamy. Wróciłam dopiero. Mały został po drodze. Dzisiaj mam okrutny dzień, dość, że przez tą akcję z przedszkolem mam poczucie okrutne winy, że nie podołałam. Ach, że kiepska matka i tak. Myślałam, że będzie lżej. Jeszcze mi, że się tak wkurwił z rana wstaje, nie? Dość, że z nim ta akcja to akcja. Wkurzył mnie tym, ale nie było go na szczęście, bo mu się oberwało. Wchodzę do kuchni, on robi sobie rano kanapki do pracy. Dwie kanapeczki. A tam tak. Blat cały ujebany od masła. Front od kuchni cały ujebany od masła. Lodówka upieprzona od masła. I jeszcze podłoga od masła upieprzona. Ja nie wiem, jak można zrobić dwie kanapki i tak wszystko upierdolić. To po prostu do tego trzeba mieć dar, bo nie wiem, ja tego nie rozumiem. Może ci raz spaść masło, ale pięć razy to nie jestem w stanie tego po prostu zrozumieć. Dobra, idę się ukąpać, bo jestem spocona jak normalnie szczur. Mam dość i dzisiaj za karę na obiad pizza. Za ten upieprzony blat. Nie chce mi się robić, koniec, mam dość. Siemaneczko, siemaneczko, chciałam wam coś pokazać. Czy wy to widzicie? Tak. Nie ma dziecka, poszło, to znaczy poszło. Musiałam je zatargać do przedszkola, dzisiaj się nie poddałam. Płakał oczywiście, aż się biedny cały cząs. Ja nie wiem, co z nim jest, czy on nie jest gotowy, czy co. Ale no wiem o tym, że jak pójdę po niego, to już będzie przeszczęśliwy i uwielbiam ten moment dnia. Ale poranek traumatyczny. Palam kompa i chcę sobie obejrzeć Ślub od pierwszego wejrzenia. Jest to drugi chyba odcinek, z tego co pamiętam. Bardzo lubię tą produkcję, chociaż czasem mnie wkurwia. Jak to każde telewizyjne show. Ale powiem wam, że lubię oglądać, wciąga mnie zawsze się, wiecie, tutaj tak zbliżam do tych par, zawsze kogoś polubię, nie polubię. Pewnie jak wy też, możecie napisać, czy oglądacie też Śluby od pierwszego wejrzenia, ale chodzi mi o te polskie, o tą polską produkcję. Dobra, zasiadam i wszamam kanapeczkę. Mam już godzinę 11. No, za 20.11, ja się tak widzicie wyrabiam. Za 20.11, a o 12 muszę po niego lecieć. Ale mam luzu jak nie wiem. Ale byłam dzisiaj w lumpie i chcę wam pokazać fajne dwie rzeczy. Tylko muszę je najpierw wysuszyć, bo już są właśnie w praniu. Szybko tak poleciałam. Boże, światło mi tutaj. A na szybkiego tak poleciałam tylko do jednego lumpa i wykraczałam jedną fajną rzecz. W sumie dwie. Dobra, kochani, my już mamy wieczór. Idziemy pomału spać. Dzisiaj weekend! Jutro nie muszę przeżywać traumy związanej z budzeniem małego i zaprowadzeniem do przedszkola, także spoko. Przyszłam wam szybko jeszcze pokazać te rzeczy, które sobie kupiłam w lumpie. Pierwsza, że to jest koszula z hendem w fajnym właśnie takim kolorze na teraz. Oczywiście jest wymemlana, nie wyprasowana, bo ją dopiero wyprałam i sobie schnie, ale myślę, że spoko kolorystyka. A druga rzecz to stanik. Pierwszy raz w ogóle sobie kupiłam, się nie obalić, stanik i to będzie stanik z Triumfa. Był z metkami, nowiutki, także spoko i normalna cena ich to jest około 200-300 zł. Tak jak spoglądałam, a ja go wyhaczyłam za 60 zł. Także, ale jak ubrałam, jaki komfort, nie spodziewałam się w ogóle, że jest taka różnica. To tak jakbyście ubrali buty jakieś robocze, ciężkie, takie wiecie, traperuchy i potem kapcie na stopy mięciutkie. To jest w ogóle nie do opisania. Myślę, że kiedyś jeszcze jak zdołam sobie wynaleźć taki stanik, to na pewno sobie kupię. Lepiej mieć 2-3 takiego wykonania w swojej szafie niż te wszystkie chińskie. Ja całe życie chińskie nosiłam, wiecie, rynek i te sprawy. Ale jak teraz pierwszy raz założyłam taki stanik, to już się tego po prostu nie odzobaczy. To już odczułam teraz tą różnicę i
będę cierpiała nosząc inne po prostu. Zwykły klasyk, taki czarny tutaj ze złotymi dodatkami, ale naprawdę nówka. Oczywiście odcięłam już metki, bo wyprałam, także mam nadzieję, że będzie się nosił świetnie. Materiał naprawdę doskonały. No, także lecę już spać. Ja już nawet nie wiem, ile ten vlog trwa. Idę go zmontować, powrzucam pliki i może już trochę zacznę i myślę, że na dniach go zobaczycie. Także żegnam się z Wami. Jeśli nie widzieliście tego filmiku Zmierzymy, gdzie mierzę 15 rzeczy, które znalazłam w swojej szafie, nowe, nigdy nie ubrane, to zapraszam. Podlinkowany będzie na dole. To do zobaczenia już niedługo, wkrótce w kolejnych vlogach.